Nader często dotyka nas problem wyboru odpowiadającego wszystkim terminu sesji. Jak pisałem w jednym z tekstów, czas jest rzeczą względną i nierzadko tego doświadczamy. Można zredukować liczbę graczy, im nas mniej, tym łatwiej dobrać dogodny dzień w kalendarzu, jednak można też iść zupełnie inną ścieżką i powiększyć siły dostępnych do gry zawodników. Dzisiaj opowiem o moich przemyśleniach i doświadczeniach z mistrzowaniem w wariancie rotacyjnym podczas sesji online'owych. W mojej opinii, by w ogóle podejść do tego sposobu gry, powinniśmy dobrać odpowiedni setting. Warto tutaj rozważyć skonsolidowanie akcji w obrębie organizacji, do której należą postacie graczy. Niektóre systemy wręcz wspierają taką sytuację, na przykład Ostrza w Mroku, gdzie mamy szajkę łotrów działającą na terenie miasta Duskwall. Do takiej frakcji z pewnością przynależy więcej niż 2-3 osoby i oczywiście mogą być one reprezentowane przez kolejne postacie graczy. Modne są również wszelkie kluby i stowarzyszenia tak hołubione w Zewie Cthulhu, ale w schemat wpasowują się również gildie znane m.in. z niektórych gier komputerowych. Istotnym czynnikiem jest również zgoda graczy, ponieważ nie wszyscy chcą mieć przestoje w poznawanej na żywo fabule. Załóżmy jednak, że mamy tą szczęśliwą siódemkę chętnych, gotowych do zabawy. Co tydzień na wybraną datę mamy dostateczną liczbę graczy, postacie się rotują, ogólnie mówiąc jest pięknie. No to teraz o tym, jak to wyglądało w moim przypadku. Podręcznik podstawowy Ostrze Mroku daje możliwość wyboru jednej z 7 ksiąg Łotra. Chcąc przetestować wariant rotacyjny, postanowiłem obsadzić każdą z nich. Ciężko byłoby dogadać odpowiadający łącznie 8 zawodnikom termin na wprowadzającą sesję 0, więc wszystkie niezbędne przygotowania oraz przekazanie informacji o świecie gry odbyły się za pośrednictwem Discorda. Wybór kart postaci, ich kreacja, decyzja o rodzaju szajki, dzielnicy miasta, w której znajduje się kryjówka, charakterystyka tego miejsca. Wszystko domykaliśmy w wymianie wiadomości na komunikatorze. Można by powiedzieć, że w 7/8 się to udało, ponieważ niestety już na starcie odpadł jeden z graczy. No nic, została 6, a dla założeń wciąż widoczne było światełko w tunelu. Na pierwszy termin zebrała się 3 i mistrz gry w mojej skromnej osobie. Wyszło całkiem zgrabnie, a skok zakończył się spaleniem bogatego domostwa, więc z wysokim potencjałem na rozwój fabuły. Przyznać trzeba, iż mechanika Forge in the Dark wymaga trochę wkładu w nakreślenie sytuacji początkowej. I to nie tylko od mistrza gry, ale zapewniam was, że w każdej kolejnej sesji trudy procentują wprost proporcjonalnie do włożonego w nie wysiłku. Nie ma problemu z pomysłem na kolejne sesje, mamy zbiór NPC, których można wykorzystać w scenach, a w tle przewija się cel, ku jakiemu dążymy, by zamknąć pewien rozdział opowiastki, który można tu nazwać sezonem. Kolejne sesje również odbywały się regularnie, co tydzień, także muszę przyznać, że przynajmniej w tym aspekcie ja jako mistrz gry Głodny Arpeszków zawsze miałem graczy, z którymi mogliśmy kreować opowieść. Niemniej w połowie, czyli przy 5 sesji, jasne już było, że kończyć będziemy 5, a z kolei grande finale graliśmy już tylko w 4. Dlaczego taki był końcowy obraz sytuacji? Wydaje mi się, że pomysł na organizację przygody wielu graczom jest interesujący i kuszący, jednak niestety minusy przeważają plusy. W mojej opinii sesja 0 wbrew prozorom pełni najważniejszą rolę ze wszystkich naszych spotkań. Pozwala określić oczekiwania, przedstawić mistrzowi gry swój sposób prowadzenia, porozmawiać o settingu, na który się piszemy, zdecydować o karcie X, no i przede wszystkim, jeżeli jednak wypłyną wątpliwości, możemy zrezygnować, luzując slot dla innej potencjalnej osoby. Gra co 2-3 spędy również może wybijać z rytmu. Gubimy poznane wątki, mamy trudności z odnalezieniem się w tych, które pojawiły się podczas naszej nieobecności, a mimo ukierunkowania budowy historii wokół organizacji,
Nie każdemu mogą podobać się wątki personalne przeplatające główną nić fabuły. Dodatkowo prowadząc storytellingowo, tematy pojawiają się niczym króliki w kapeluszu magika. Więc jest z czego wybierać, różne wszyscy mamy hople, różne upodobania. Warto rozważyć prowadzenie korespondencji wewnątrz rozgrywki. Może nie handoutów podsumowujących ważniejsze wydarzenia i ogólnie wymianę informacji. Niektórzy z naszych zawodników podłapią temat i również dołożą swoją cegiełkę, choć ubolewając muszę uprzedzić, że zdarzą się momenty zaznajomiania z owymi dodatkami w trakcie gry. A wy prowadziliście kiedyś kampanię rotacyjną? Może próbowaliście się wymieniać na tej mniej spodziewanej pozycji, czyli mistrza gry? Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie? Jeżeli macie ochotę, możecie opisać swoje wrażenia w komentarzu lub pod tematycznym postem na fanpage'u Gumazowych Opowiastek. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie materiału do końca i zapraszam do kolejnych monologów, rozkminek i zbliżających się nowości w niedalekiej przyszłości. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!